No nie przestajecie mi zadawać pytań odnośnie tych murańskich. Ja już dostałem jakieś, ja wiem, ponad 50 wiadomości, czy widziałem, jak ten młody Murański obraził mnie podczas tej rozmowy z Arkiem Tańculą. Na wstępie chciałbym powiedzieć wam, że no w końcu to zobaczyłem, no bo jak tak wiele osób do mnie pisało, no to w końcu postanowiłem to zobaczyć. To, co mogę powiedzieć, to damski się nie liczy i to chyba każdy z was to rozumie, no damski się nie liczy. Natomiast Śpik Murański, jak gdzieś chce sobie frajera szukać, to niech sobie poszuka go w rodzinie. To od tego zacznijmy. Zostałem w ten konflikt jego i Arka Tańculi wciągnięty mimochodem z uwagi na to, że Arek gdzieś widocznie dostał jakieś filmiki albo informacje, jak ten Śpik zachowywał się na afterparty. Przypomnę, na afterparty, na który nie był zaproszony. Ja ustosunkowałem się do tego tak, że doradziłem mu jako młodemu człowiekowi, który jak jest trzeźwy, to wydawał się rozsądniejszy, chociaż teraz widzę, że jednak nie, że jednak się jednak pomyliłem. No, nie wolno za szybko oceniać ludzi. Więc doradziłem mu, że jeżeli nie umie pić, to niech nie pije, albo niech się po prostu nauczy pić, tak? Jak wszyscy wiemy, no on się doprowadza do stanów agonalnych na tych imprezach, bo ja już w internecie w międzyczasie prześledziłem to i widzę, że to przecież nie był pierwszy raz. Śpik jeden, Smark, został do rana 4 razy zliściowany przez różnych ludzi, a na koniec wyjebany, no, jak zwykła szmata. No i jak ja mam do siebie brać w ogóle jakieś wypowiedzi jakiegoś Smarka do siebie, no. Ktoś mi mówi, że to są aktorzy, on i jego ojciec. Ja tego nie wiem, ja tych ludzi kompletnie nie znam. Wiem, że był taki film kiedyś, Głupi i Głupszy. Czy to oni brali udział w tym filmie? Nie oglądałem filmu, ale wydaje się to właściwie jednoznaczne.